Dzień dobry, szanowni. Niestety to wiem. Niestety mam tego pełną świadomość, że ilekroć wam proponuję dyskusję o Polsce w Unii Europejskiej, to nasze wzajemne zainteresowanie dość szybko znika. Widać to w statystykach. Nie pasuje wam ten temat. Trochę was chyba nudzi. Nie uznajecie go za atrakcyjny. Wolelibyście pewnie porozmawiać o wszystkich innych jaskrawościach polskiej polityki. Ale mam do was prośbę. Zostańcie dzisiaj na chwilę. Podajcie dalej, poproście znajomych, zaproście przyjaciół. Zgromadźmy się liczniej, bo chciałem wam dziś opowiedzieć, właściwie nawet nie opowiedzieć, chciałem wam zwrócić uwagę, bo pewnie o tym wiecie, na pewien element tej dyskusji o Polsce w Unii Europejskiej, którą to dyskusję znowu kompletnie bez sensu rozpoczęto, który nam może unaocznić pewne bardzo poważne niebezpieczeństwa, w które próbuje nas się wtłoczyć, uprawiając naprawdę bardzo podejrzaną politykę i stosując bardzo podejrzane gesty i działania. Na razie władza mówi nam wszystkim, uwielbiamy Unię Europejską. Nikogo z Unii nie zamierza wyprowadzać, Polski na pewno nie. Ba, minister Czarnek mówi nawet, że to liberałowie mają taki plan i oni nas wyprowadzają z Unii, ale polska prawica do tego nie dopuści, bo Polska była, jest i będzie w Unii Europejskiej. Nie miejmy złudzeń, nie miejcie złudzeń. Mówią tak tylko dlatego, że na razie to wy szanujecie Unię Europejską. Gdyby ten klimat się trochę zmienił, gdyby się okazało, że wasz entuzjazm jest opisany czymś mniejszym niż 80-kilka%, to wierzcie mi, że natychmiast zostaną wyjęte dawno temu przygotowane, oszlifowane i zdatne do użycia argumenty, narracje. Wszystko, co potrzebne, aby nam wszystkim przypomnieć, jakimi wielkimi frajerami byliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej. Zaczęło się uklepywanie takiego gruntu pod bójkę polskiego społeczeństwa o to, czy warto było wchodzić do Unii Europejskiej. Widać to, bo dzieją się dziwne rzeczy. Znaczy, może nie takie dziwne, gdy się im przyjrzeć z pewnej perspektywy, to widać bardzo wyraźnie, jaka tam jest intencja i po co to wszystko się dzieje. Nagle nic z tego, nic owego. Pan Patryk Jaki postanawia udowodnić wszystkim Polakom, że na wejściu do Unii Europejskiej straciliśmy cirka 500 000 000 zł. Kupa pieniędzy. Wyjmuje nawet jakichś wybitnych ekspertów, ekonomistów, którzy mają nas o tym przekonać. Oczywiście nie trudno jest przeprowadzić dowód w drugą stronę. Te dowody się pojawiły w sieci natychmiast, kiedy tylko pan Patryk Jaki opisał tę swoją ciekawą historyjkę. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że pan Patryk Jaki jest nadal członkiem Zjednoczonej Prawicy, środowiska, które tworzy polski rząd. Przypominam, rząd, który nie zamierza Polski wyprowadzić z Unii Europejskiej, który będzie bronił Polski w Unii Europejskiej. I nikt z tego obozu władzy po tej konferencji nie wychodzi i nie mówi, jak dalece pan Patryk Jaki się mylił. Tam panuje milczenie. Jeżeli chcecie poszukać argumentów za pozostanie Polski w Unii Europejskiej, tych finansowych, to znajdziecie na stronach Ministerstwa Finansów, ale my, władza, będziemy w tej sprawie milczeć wyniośle. Niech ta chwila trochę potrwa. A nuż to ziarno wątpliwości padnie na podatny grunt i być może wykiełkuje z tego gruntu jakaś fajna, antyunijna istota. Mamy kłopot z Czechami. Albo Czesi z nami, ale niech to nikomu do głowy nie przychodzi. To my mamy z nimi kłopot. Powiedzcie mi jednak, dlaczego przez wszystkie te miesiące polska ekipa negocjacyjna była tak karykaturalnie wręcz indolentna, tak całkowicie, straszliwie i śmiesznie nieporadna? Dlaczego pan Sasin jeździł tam wygadywać te głupoty o tym, że przywozi dobre wiadomości? Dlaczego pan premier mówił, że sprawa jest załatwiona? Czesi na pewno nam krzywdy nie zrobią. Nie wiedzieli, co się szykuje? No, jeśli nie wiedzieli, to tyle warta jest nasza dyplomacja. Tyle warta jest nasza służba zagraniczna. Ale mogło być inaczej. Oto powiem skutek tej całej awantury dla ludzi, którzy nie trawią Polski w Unii Europejskiej, może być błogosławiony. Wsłuchajcie się w to, co się mówi dziś w Bogatyni o Unii Europejskiej, ale nie tylko tam. Wsłuchajcie się w głosy związkowców tego górniczego środowiska. To są oczywiście emocje, które musimy zrozumieć. Tam się waży przyszłość ludzi, którzy od pokoleń byli związani i z tą branżą, i z tym miejscem na ziemi. I musimy te wszystkie argumenty zważyć i zrozumieć. Ale nie możemy nie zauważyć, że cała ta indolencja doprowadziła do tego, że klimat się zmienia. W tamtym miejscu na pewno.
tam się już o Unii Europejskiej myśli jak najgorzej, a to się może kiedyś przydać. Może nie w tym roku, może nie w przyszłym, ale kiedyś tak. Mamy kłopoty na polsko-białoruskiej granicy. Rozwinęliśmy koncertinę, ten drut kolczasty, i bronimy nie Polski, bronimy Unii Europejskiej. To Polska wystawia swój puklerz na strzał. To Polska właśnie pokazuje całej Europie, że w chwili, w której tysiące obcych kulturowo ludzi próbują szturmować dobrobyt Unii Europejskiej, to my Polacy Europę przed tym wszystkim bronimy. I co nas spotyka w zamian? Co nam Unia Europejska proponuje? Ekonomiczny szantaż? Nie chcą nam dać pieniędzy, które nam się należą? Słyszycie ten głos? Widzicie ten klimat? Czujecie go? To wszystko może się kiedyś przydać. Może nie za rok, może nie za dwa, ale kiedyś ten barometr może zacząć się zmieniać, a wtedy, jak powiadam, będą użyte wszystkie argumenty od dawna przygotowane, żeby nas jeszcze raz przekonać, jak skończonymi byśmy frajerami wchodząc do Unii Europejskiej. Ta władza nie potrafi uprawiać rządów równolegle z wszystkimi tymi zasadami, które szanuje Unia Europejska i które przyjęliśmy na siebie wchodząc do tego klubu. Nie. My ciągle tam chcemy wchodzić i poprzewracać fotele. Oni nie potrafią tego swojego narodowego socjalizmu, tego się inaczej nie da nazwać, uprawiać inaczej, niż udowadniając, że ich wola jest więcej warta od prawa. Po prostu inaczej nie potrafią. Więc zasianie w was wątpliwości może kiedyś się przydać. Może kiedyś w przyszłości skutkować tym, że już całkiem serio będzie można rozważyć wyjście z tego towarzystwa. Bo ono nam tylko przeszkadza. Ono, które jest liberalno-lewicowe, to nie była żadna uzurpacja. Te europejskie narody tak sobie wybrały. I rzeczywiście Unia Europejska co do zasady jest właśnie taka. Ale co zamierzacie z tym zrobić, szanowni konserwatyści? Pan Jarosław Kaczyński mówi o tym, że będzie reformował Unię Europejską, że zaproponuje nowe traktaty. Jaki pan podaje jeden powód, panie Kaczyński, dla którego ktokolwiek miałby pana tam słuchać? Mogą pana, obawiam się, słuchać dokładnie tak, jak słuchali pana premiera Morawieckiego, który chciał, o ile jeszcze pamiętacie, Europę rechrystianizować. Dokładnie tyle samo z tego wyszło. Europa przygląda nam się, drapiąc się po głowie, bo nie bardzo rozumie, co tu się właściwie dzieje. Wsłuchuje się w słowa polityków, którzy mówią o tym, że Unia Europejska jest okupantem. Wsłuchują się w słowa polityków, którzy mówią, że tam jest Unia Europejska, a nie tu. Wsłuchują się w polskiego ministra odpowiedzialnego za edukację polskiej młodzieży, który mówi, że od miliardów lat ludzkość o czymś wiedziała. Tego samego pana, który utrzymuje, że nie ma związków jednopłciowych, bo one nie występują w przyrodzie. Przyglądają mu się ludzie, którzy dawno temu uznali, że związki jednopłciowe istnieją, mogą istnieć. Nawet ta konserwatywna Anglia, która jest wzorem dla wszystkich chcących wyjść z Unii Europejskiej, też szanuje związki jednopłciowe. Ale nasz pan minister mówi, że nie występują w przyrodzie, więc są niemożliwe. Panie Czarnego, obrączkujemy gołębie i bociany, ale to nie znaczy, że tam w przyrodzie jakieś związki występują. Jak pan tego nie wie, to pan się nie nadaje na ministra czegokolwiek. Zresztą zostawmy pana Czarnka, nie ma sensu się nad tym wszystkim rozwodzić. Rzecz w tym, że kiedy mamy kłopot i zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy warto być w Unii, czy nie, to powinniśmy również przyjrzeć się z bliska innej umowie międzynarodowej, którą podpisaliśmy. Innemu paktowi, do którego należymy. NATO. Wierzcie mi, że narody, które tworzą NATO, co do zasady respektują te same zasady, które szanują narody tworzące rdzeń Unii Europejskiej. Dokładnie te same. O tym, czy warto się bić za Polskę, będą decydowały te same narody, które dziś się przyglądają naszej praworządności. Warto pamiętać o tym, że Unia Europejska właśnie dlatego nie jest jedynie sojuszem ekonomicznym. Tożsamość zasad, którymi kieruje się NATO i Unia Europejska, może być dla nas kluczowa. Bo nie chciałbym, aby kiedykolwiek ktoś właśnie w chwili próby zaczął się zastanawiać, czy warto pomóc narodowi, który nie respektuje demokracji, nie szanuje trójpodziału władz, łamie własną konstytucję, pomiata mniejszościami, po prostu do nas nie pasuje. Czy my naprawdę chcemy za niego nadstawiać karku? Ja wiem, mamy artykuł 5, ale przeczytajcie ten dokument nieco uważniej.
nie ma tam żadnego automatyzmu wyprowadzania sił zbrojnych w obronie państwa członkowskiego w chwili zagrożenia. Tam jest napisane, że umawiające się strony podejmą działania, które uznają za stosowne, włącznie z użyciem siły militarnej, ale takie, które uznają za stosowne. I nie chciałbym, aby się okazało, że w przypadku Polski te działania, które ktoś uzna za stosowne, sprowadzą się do rozrzucania ulotek. Unia Europejska właśnie dlatego nie jest elementem naszego bezpieczeństwa gospodarczego. Jest elementem naszego bezpieczeństwa w ogóle. I z tej perspektywy warto patrzeć na nasz udział w tym towarzystwie. Jeśli widzicie to inaczej, dajcie znać koniecznie. Jeśli podobnie, będę rad. Porozmawiajmy, podyskutujmy, spotkajmy się. Podajcie dalej koniecznie. I szerokości.